Siemanko, dzisiaj dla nas jest dzień po meetupie. Także tutaj troszkę jest bałagan w domu ekipy, ale to nieważne. Za niedługo wpadają do nas wibrosi. Będziemy z nimi nagrywali odcinek, ten który widzicie teraz. Tylko że nie mam okularków, więc wpadłem na pomysł, pojadę po nie do parku wodnego. No bo jakby są sklepy wszystkie pozamykane, więc to jest jedyna opcja, żeby okularki zdobyć. Także jadę na moto do parku wodnego, do akwaparku, a tymczasem czekamy na chłopaków. Cześć Siemanko! Co za psycho! Co za nie... Normalny człowiek. Co to jest podejrzanie cicho? Zaraz znowu. No, uważajcie, uważajcie. Robot na tapie. Ale jestem teraz... Wydygani wchodzą. To, że on nagrywa jest bardzo niepokojące, bardzo niepokojące. Dajcie mi... Panowie, szybko trzeba... Spiłapać. Panowie, macie coś na basen? Mamy! No, to chodzi. Ale najgorsze jest to, że zawsze jak są odcinki u was na kanale, to jesteśmy po jakichś imprezach, afterach, po czym się prezentujemy. No tutaj, to chodzi, panowie, opowiedzcie. Jak było wczoraj na imprezie? Bo ja zasnąłem ja o drugiej zasnąłem, także jeżeliście przyszli, to już co ty zrobiłeś? Ja byłem bardzo zmęczony meetupem, wiesz, stary, zrobiłem wczoraj bardzo dużo zdjęć i bardzo naprawdę, wiesz, biegałem po scenie, wiesz. Byłem bardzo... Bardzo biegałem po scenie. Bardzo biegałem po scenie. Bo zawsze tak mniej bardzo biegam. Widzieliście moje auto? Widzieliśmy? Nie! Trąbać? Ty masz nowe auto? Sprawdźcie je. No panowie, bo niespodzianka, nie widzieliście jeszcze, nie? Zamknijcie oczy, nie? Nie widzieliście jeszcze samochodu, nie widzieliście. Wczoraj stał przy wejściu, ale nie widzieliście, bo zakryłem go matą czarną. Wow! Ale zajebiście! A nie, już widziałem. Serio? Kupiłeś takie? Nie no, zajebista fura, fajna kozacka. Chodziliśmy wokół niego, patrzyliśmy. Już zrobiliście sobie fotek? Przebiliśmy opony, już jedne. Już ktoś tam do rury coś wkłada z tyłu? Już założyliśmy nawet Instagrama i będziemy jego właścicielami teraz. Mercedes trąby, wbijajcie, to jest nasz Instagram. Mówi, że wyglądasz na okularach, jakbyś jechał na rowerze z górki 120 na godzinę. Ej, dobra, co? Idziemy ten nagrywać, co? Idziemy. Ja już mówiłem, że jest ostatnia. Ej, oni zawsze mówią we trzech naraz i totalnie, w sensie, nie da się nic zrozumieć, nie? Możesz powiedzieć tylko, no dobra, macie rację. Ej, patrzcie to. Ej, czemu szukasz? Pa, poszli na siłownię się spompować, nie? Przed odcinkiem. Nie, ała, za ciężko. Jezu, na serio robią te pompki. Masz 7 sekund, żeby skoczyć do basenu. 7, 6, 5, to zdąży. 3, no musi skoczyć. 2, 1. Kto zaczyna? Mogę zaczynać z próbcią. No, bo mi zimno. No, tak, zaczynacie? No. Kto z was chce odgadywać? Ja mogę być w basenie pierwszy. Ja mam co? To odgaduję. Ja odgaduję. Dobra. Aha. Ej, no no dobra, Piotr zaczyna, ekipa Vibrosów versus Team Ekipa. My idziemy z tobą, wymyślamy w trójkę i z tobą w czwórkę. W sumie ty też możesz. Ja mogę to słyszeć, no. Ja będę tutaj kontrolował. A Piotr zostaje, znaczy ten Adam zostaje sam i nic nie słucha, no. Co wymyślamy, nie? Oko, myślę, że oko to jest dobry wyraz, nie za ciężki, za trudny. Pod wodą będzie ciężko. Ciężko będzie moje zdanie powiedzieć pod wodą, a nawet jak powiesz, to jeszcze ciężej zrozumiesz. O, ja wiem. Ekipa to... Najlepszy ten, co? Ekipa to najlepszy team, zaraz po Vibrosach. Jakbyśmy takie hasło dali. Ekipa to najlepsza ekipa. Ekipa to najlepsza ekipa. Ekipa to znosi. Ekipa to znosi. Ekipa to najlepsza ekipa. Zaakceptowałem. Jak byłeś słyszałem? Dobra, wiesz? Ja wiem. Dobra. Wbijacie się pod wodę i ty, Adam, pod wodą próbujesz odgadnąć, co Peter do ciebie mówi. Wychodzę i wychodzicie, próbujesz powiedzieć, co to było. Jeśli wam się uda, to fajnie, a jeśli nie, no to macie trzy próby, także na spokojnie. Trzy. Raz mi mówisz, że wypływamy. No, tak? Tak, tak. Raz, nie raz mówisz, wypływacie. No dobra. Trzy, cztery. Całuję się. Całuję się. Co? Ja słyszałem! To najlepsza ekipa coś tam. No to nie. Drugi raz, dawajcie drugi raz. No. A ogólnie niesie się dobrze głos. Ducha ci bardziej powiem, bo byśmy dalej teraz. Niesie się głos? No. Ja chciał go złapać, rzeczywiście pewnie. Ja dobrze. No nie wiem tego pierwszego słowa. No pewnie coś o nich, kurde. Czemu coś o nas? Może coś o was? Przecież byśmy dali o was prędzej, nie? Wiesz, kolego. Na przykład Vibros to najlepsza ekipa. Spróbuj teraz gadać. Przemyśl to mądrze. To nie musi być prawda, nie? Pamiętaj, to jest to, co jest fikcja. Głupie słowo. To najlepsza ekipa.
Nie, nie, Adam tak się powiedział, on nie mówił teraz o haśle. A okej, okay. Tak po prostu stwierdził, nie? No. Uznał, nie, że taka jest rzeczywistość. Poczekaj z tym pierwszym słowem. No czekam, to żeś wypływasz już jak ja czekam. Tak, dupa. No też. Dobra. Trzy, cztery. Tak. Co oni robią? Wow. Całują się chyba znowu. Dziwnie to wydało się. No, mega dziwnie. Buziaczkę zdaliście? No. No i co? Dobra, Adam, dawaj. Ekipa to najlepsza ekipa. Yes! Dobrze, a, tak? Dobra, tak? 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 Nic nie było przed tym? Nie. Nie! Faktycznie da się? No. Nie, nie, no ty możesz. Nie jest ciężko? Nie jest ciężko. Ja mogę. Serio? Strasznie zapalone wolę, no. Ja jestem tak gorąco. Ej, w sumie ja to mówię. Ale tak każdy będzie potem. Dobra, no co tak. Dobra, to ja wbiję zawsze. Dobra. Ja mogę mówić. Dobra, to ja mogę słuchać. Dobra. Ja mówię, ty słuchasz, czyli ty zostajesz, a my idziemy. Zapraszamy na Instagram Wibros. Czy to jest dobre? Nie, to jest za łatwe, wiesz, to jest za łatwe akurat. Spróbujmy, to jest takie łatwe. Nie, no strasznie łatwe jest, nie trąba? Zapraszamy na Instagram Wibros, za łatwe hasło. Załatwiam, no, zapraszamy. Słyszałeś chyba. Instagram Wibros najlepszym Instagramem. No, słyszał, sorry. Słyszałeś, Mikser, że zapraszamy na Instagram Wibros? Słychać to, że, co ja mówię, że zapraszam? Nie wiem, jakie jest hasło. O, mówisz takiego? Ale to dzisiaj mówcie, dzisiaj mówcie. Cicho, Mikser, słyszałeś coś? Cicho tam mów. A czego nie słyszałeś? O! No! Nie, no, ja się dowieść. Dobra! Tak? No nie, no to jest okej! Nie chcę słyszałeś coś. Tak? No? No jest, no dobra. No to jest okej. No dobra. Na bombę musisz. Zaczynamy grę. Ej, zapomniałem hasła! To wcale nie serio! A nie, dobra! Nie, nie zapomniałeś! Dobra, pamiętam chyba. Tak? No? O Jezus, tak jest na 70%! Ej, czekaj, a tam było... Kurde, zapomniałem, muszę wyjść, zapomniałem! Jest, ale kurde raz. Odliczaj. 3, 2, 1. To nie, nie da się powiedzieć nic. Zrozumiałem. To nie jest dobre. Niestety, blisko, ale postaraj się. Też było tam E, też jest E. O Jezus, to jest mega trudne, nie? Dobra, dawaj. Ale słychać coś, nie? Mikser, ale słychać coś. Ja nie usłyszałem nic, takie tylko... Nic, Mikser, nie słyszałeś? Dobra. No. 3, 4. O, co oni zbliżą się? To mina. Ta konsternacja na twarzy teraz jest. To bezradność. No powiem, co to było? Słyszałem tam... Nie, czy to jest wirem zdarzeń? Nie. Dawaj, odpalaj. Bo zabrzmiał jak wir zdarzeń na końcu. Nie wiem, czy jest wir zdarzeń. Dobra, ostatni raz, Mikser, ostatnia próba. Jak się mówi pod wodą? Totalnie tego nigdy nie ćwiczyłem. Dobra, 3, 4. Jak to nie? Ja to codziennie próbuję. Szybko, to już poszło teraz. Ej, dobra, teraz pojedziemy najbardziej wyraźnie. Ale szybciutko. Szybko, no, tak szybciutko. Podejrzanie szybko. Kurde, nic. No wymyśl co. No Mikser, to nie za dobrze. Słyszałeś coś na bałek. Jestem szybkim kolarzem. Ej, Mikser, słyszałeś coś? Nic nie słyszałem. Nic nie słyszałeś? Naprawdę słyszałeś coś? Nie. No to lipa, bo takie było hasło. Ej, Mikser, słyszałeś coś? To było hasło. To było hasło. Ej, wiecie, że jak on by mógł wyjść przy trzecim razie, to mógłbym mu powiedzieć, ej, Mikser, słyszałeś coś? O nie. Ja wydaje nie wiedział, że to hasło. Dobra, w takim razie, no, Wibrosi są na prowadzeniu niestety. Ale to nie szkodzi, teraz wy. Nie, bo Mikser nie słyszał. Ja mogę słuchać teraz. Wojtek musi na pewno być w wodzie, nie? Słuchasz? Mogę słuchać. Dobra, no to wbijajcie we dwójkę. Tak? Dobra. Nie jest tak łatwo wcale. Ja słyszałem. To może ty do... Ale do cicho mówiłeś. Ale ja nie potrafię mówić. Mi woda mówiłeś cicho. Nie, nie, nie. Ja słyszałem. Zainspirowałem się poprzednią rundą, w której Mikser był pod wodą i wymyśliłem zdanie. No. Łe. To za trudne. No, za trudne, za trudne. Nie, bo nie ma składu. Ale to było... Dobra, to ja mam. Szybkie trzy słowa. Łyżka, łeb i coś innego. I co? Sklep. Łyżka, łeb i sklep. Łyżka, łeb i sklep. O Jezus! To ciężkie! Ale to są bardzo podobne. Jak nie powie i, to zaliczamy. No. I może nie dawajcie, no to jeszcze raz, poczekaj, trudne, bo dobrze poszło. Łyżka, łeb i sklep. Aaaa, do słoneczka! O kurna! Wojtek! Gruby czarny! Wojtek! Ja tu obserwowałem Wojtka i tak was obserwował cały czas, analizował tam, więc on już pewnie zahaczył. Posłuchiwał skurczyk pewnie, zobacz jaki hiszpan. Skurczyk!
Jakby mieli rozwalić basen zaraz. Dobra, skup się, skup się. Dobra. Mamy to? Mamy. Uspokajamy taflę wody, tak? Tak. Mówisz przepony? Jak bo jest zimne. Dobra, trzy, dawaj. Trzy, cztery. Najgorsze 3-4. No i on głośniej mówi. Więcej słów w ogóle. Ale dużo było to słów właśnie. Więcej słów powiedziałeś w ogóle. Nie, ja po prostu wolno mówię. Dobra, no wydaje mi się, że zaczyna się znowu od miksera. Nie. Ale ciężko jest, nie? Ale nie zaczyna się od miksera znowu. Dobra. Nie wiadomo. Aha, nie możecie mi powiedzieć. No nie. Mówicie, nie. Ty musisz nie, mówić co słyszysz, to jak słyszysz od miksera, to mów, że mikser, nie? No to ja słyszałem znowu mikser, słyszysz coś. To co chcesz, że słyszysz, to słyszysz pod tą wodą. Dobra, dobra, jak jest próba druga, próba druga. Trzy, cztery. Ej, w ogóle tutaj z góry trochę słychać, co? Takie blu. Mikser ma ząb. Mikser ma ząb. Dobra, ostatnia próba, Wojtek. Słowo się zgadza, w sensie liczba słów. Liczba słów się zgadza. Liczba słów. Fajska. Język i liczba słów teraz są okej. Powiedział dwa słowa i potem ten, nie? Chyba. Aha, aha, tak powoli, nie? Żeby zrozumiał lepiej Wojtek. No dawaj Wojtek, dawaj, 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 dawaj! Miskę mam ja. Miskę mam ja. No prawie. Nie, no, blisko. Mikser, ale to ma, mam ząb, to przy tym stoję cały czas. Mikser ma ząb. No, łyżka, ma ząb. Łyżka, łeb i sklep. Łyżka, co? Ale tak mówiłem tak. Łyżka, łeb. I sklep. A tak myślałem, a tak właśnie myślałem. Tak myślałem, że to taka druga. Zbyt abstrakcyjnie się wydawało, nie? To było drugie, które brałem pod uwagę właśnie. Czyli wygrywamy wciąż. Tak, wygrywamy. Dzięki wciąż. Temu, że nie zdobyłem ujemnych punktów. No to co, teraz trąba musisz wejść do wody na pewno. Ja mogę. A ty musisz mikser mówić. Ja mogę odgadywać. Mikser może mówić. Trąba z jego nurkowaniem. No dobra, bo... ja mikser nic nie powie. Nie no, my nie, no, byliśmy, nie. To może cię wyjść do wody, nie? Ja nie byłem w wodzie przecież. No to ty iść do wody. Ja mogę mówić, a ty zgaduj. Dobra, no. Przecież nie on mówi, to ty słuchasz, a ty mówisz. Dobra. No to co wymyślacie? A, bo lubię jeść nie, brożanty. Nie, to? Aha. Co? Jest 15 stopni tu jest! Dinozaury. Tak przed nim. Werka ma lepszy samochód od ciebie. Ale to krócej, nie wiem. Werka ma lepszy. Werka ma lepszą furę. Werka ma lepszą furę. Łatwy takie miarę. Frajerze. Werka ma lepszą furę, lamusie. Werka ma lepszą furę. I tak intonuj. Lamusie. 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 Ziomacko podnoś. Okej, okay, no gij. Ewentualnie liścia możesz przejść. Ale bez lamusie. Bez lamusie. No bez, no już najwyżej jak nie zgadnia to. Dobra, gij. Werka ma lepszą furę. Dobra. Nie da rady. Nie uda ci się. Dawaj. Da z radę, młody. No pan strasznie zimno! Ej, ile ma delfin? Polski pingwin. A nie, to pingwin. Co? Ja zrozumiałem minimalnie gdzieś na cmentarzu. To jest clickbait. Co za clickbait, to też jest na tytuł dobry. Dawajcie, na pewno był cmentarz, myślałem, że minimalnie. A ta reakcja mogła oznaczać, że mógł to usłyszeć też, nie? Ej, słychać? Ale takie... I tyle. Ale ogólnie skojarzyłem, że tam nie ma już na cmentarzu, tak mi się wydawało przynajmniej. No dobrze, ale dobrze, dawajcie. Raz, dwa, trzy i... Co? Ty serio nic nie słyszysz? On popi... Ej, dobra, powiem wam teraz, co? Ja słyszę to... I to tak serio słyszę, bo muszę kojarzyć słowo, wiadomo. To jest takie... Trąba, podpowiem ci, po prostu zajrzyj w głąb serduszka. Ej. I powiedz prawdę, powiedz najprawdziwszą prawdę. Mikser, wolniej mu to, co zawsze no, wiedziałeś, ale wstydziłeś się przyznać. Spróbuj nie zakrywać nosa teraz, mikser. To może, będzie hasło. Nie? No dobra, dawajcie. Dobra, dawaj. Na trzy, raz, osiem, cztery, pięć! Ale słyszę, jak to było. Minimaj ma małe majtki. Nie wiem, nie rozumiem. Nie słyszę nic. Znaczy, słyszę, ale tylko to, co mówię. Jest takie... Ja muszę mieć następne, ja chcę usłyszeć, bo serio... Ja sobie jeszcze słyszę. Powiedzcie mu. Werka ma lepszy samochód. Kurę! No już to mógł, źle mówiłeś! Jezu, mówiłem samochód! No dobra, nie, to nie, nie zrozumiał! Dlatego nie zrozumiałem, sorry! Bo to brakowało mi tylko jednego słowa, nie? Kurde, przepraszam najmocniej. Vibro, się na filmie. Jakie poważne! No, no, się no, mogę cię pocałować? Ojej! Dobra! Mogę dać... Chodź, daj mi buziaka. Troszeczkę się kochanie stresuje. No taka propozycja właśnie... Zawsze chciałem... Zawsze chciałem o to spytać. Szkoda, no. Już myślałem, że będzie jakiś pretekst wreszcie. Chodź, daj mi buziaka.
buziak. Albo tak. Bez mi. Albo bez mi. Chodź tutaj buziak. Chodź tutaj buziak. No dobra, no dobrze, fajne hasełko. Takie dla kumpla w samym Zdrowiańsku. Tak on poleciał. Jak ja tak na niego teraz patrzę, możemy zmienić to hasło? Tak zaczyna mu się z bliska przyglądać i nie wiem, czy chce tego. Wojtek tutaj niby żartuje, tak naprawdę podpowiada, nie? No właśnie, jaki nie? Skubaniec. Skubaniec. 3, 4. A nie da się zrozumieć, no nie da. Tak. Co? Nie zasłania ust. Ja sam nie zrozumiałem, co ja powiedziałem. Nie zasłania ust. Nie wiedziałem, że nikomu się nie rozpraszają. Wow, masakra. Ja powiedziałem, co? Łop, bobu. Nie spodziewałem się, ale ja też tak powiedziałem. Ja też tak powiedziałem, mamy, mamy. Ale chcesz tak bardzo, ja tak się darłem. Ale Piotrek to się gadzi, to nie wiem, to dobrze. Słyszałem ten słowo Adam. No, ale ja nie Adam, to wiem. Adam, słyszałem. Nie mogłeś, bo żadnych słów nie powiedział. No musi... Mamy zwaniać no co? Chyba już po. Chyba już wie, już wie pan. Widziałem tą minę, jeszcze to już. A no, jest cokolwiek. Ja nie wiem, jak to zgadłem. Jak to zgadłem? Ja słyszałem, to masakra. Ja słyszałem, to jest masakra. Ja nie jestem w stanie nic wymyślić nawet, bo to faktycznie, to tak się nie da. No. Może... Tak się nie da, czy to jest fakt pomysł? No miej jakiś trop, to niech będzie, tak się nie da. Tak się nie da. Nie wiem, nie, no nie ma opcji w ogóle. Dawajcie, ja myślę, że się zgadzę raz. Zobaczycie. Ostatni raz, dawajcie. No, swoich ustach otrzymałem teraz. On mi nos praktycznie już może to później. Ja byłem tak blisko. No to, nie widziałem tą powagę taką. Kurde! 4. Ale nie jestem, nie. Jest zachowana, no, jest zachowany sens. No ale jest. Teraz był, ja jestem z tego dumny. Dobra, ej, z tego podejścia jestem dumny. Nasza słocznie. Dobra. A źle powiedziałem! O co chodzi? No nie, co zrozumiałeś? O co chodzi? Hasło jest pocałuj mi wsiaczka. No. Nie, bo chodź daj buziaczka. Chodź daj buziaczka. Chodź daj buziaczka? Tak, chodź daj buziaczka było. Buziaka, bo ja mówiłem ciągle buziaka. Dobra. A, no to tak czy się... Ale buziaka, buziaczka, jak no. Ja teraz muszę słuchać, bo ciekawy jestem jak to w ogóle jest pod wodą. Ja też... Dawaj. Noszę twoje stringi. Dobra, jest okej. Dobra, prawda? No dobra, jak trąba, no dobra, niech będzie. No bo jest śmieszne jest, to nie, bo to powiedzieć już dawno. Co jest? Dobra. Ja mam rundę kontrolną, nie będę, spróbuję powiedzieć dla sobie inne zdanie. Zobaczycie, czy umiem w ogóle mówić, bo jak się okaże, że utopię, no to... No dawaj, to ja nie muszę być pod wodą. Dobra. Jakby strzelił jak rakieta. Umiesz? Powiedziałeś? Powiedziałem. No i git, dobra, no to jesteśmy gotowi. Uwaga, 3, 4. Czekaj, bo muszę zrobić hasło. Dobra, mam. 3, 4. Ej, da się zrozumieć! No tak. Ale za szybko powiedziałeś! No, ale da się, tak? Powiedzieć, że się da. Ja słyszałem to. Dobra, no. Nie jestem jeszcze w stanie rozszyfrować, to ale... To tak śmiesznie wygląda, jak wychodzi z tej wody! Ja powiedział tak, tak dużo. Crazy, da się rozszyfrować, ale jest to bardzo trudne, no. 3, 4. Ooo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 o
jest taki... Mogę zawalczyć z każdym! Mogę zawalczyć z każdym! Tak, który ma krzyknął do mnie. No! Joey, mogę zawalczyć z każdym! A później ci walą! Może seria tak mówi. Za szybko mówisz. Teraz, ej, teraz będzie. Teraz masz ostatnią szansę. No. I teraz ja postaram się powiedzieć jak najlepiej tego mogę, nie? Dobra. 3, 4. No widzimy się na wyścigu! Nie! A to było takie śmieszne, bo przyszliśmy tam? Że to blisko. Przyszliśmy tam i od razu Wojtek mówi tak: noszę twoje stringi. A ja mówię: Nie musimy. Ja twoje też. Dobra, to hasło. O Jezu, nie ma szans tego odgadnąć, serio. Teraz mi powiedzieliście hasło, to faktycznie potrafię to przypasować do tego, ja co tak, mówiłeś. Ale tak nie jest mikserem. Ale też. Pod wodą nie ma szans. Ale to faktycznie przypomniało mi się, że zaczęły mi znikać stringi. Ja się zacząłem zastanawiać, gdzie one znikają. Wyprosi, wygrani, nie?
Jednym punktem! Jednym punktem, jednym punktem! Dajcie mu jeszcze jedno i spróbujmy jeszcze jedno. Jeszcze tak po prostu, no. Dawajcie, mistrzowska para, która to jeszcze wygrała. Raz. Powiedzcie, no jakieś... Finał Ligi Podwodnej. Okej, musimy generalnie bazować na tych samych głoskach, które były wtedy. Czy może to się dobrze słyszy? Ekipa, ekipa. Dobra, to. A ile mam jeszcze okularów? Mam jeszcze jedną parę? Ty mówisz dwie. Są tak? Jedna osoba wejść, może wejść. Właśnie, mogą dwie osoby słuchać. Ej, mogę ja wejść i słuchać też? Ja słyszę, to coś, bo on dobrze mówi w takim razie, ja wchodzę też w ogóle. Ale to nie może tu stać. A, okej. Okay. Tak... Ej, pokaż się, mam. Czemu ci mucha chodziła po oku? Co? Po oku ci chodziła mucha! Jezus Maria! Tu miałeś o muchę, nie? Ja mówię, co jest? Normalnie po oku mi szła? A tak coś się dziwnie tak czułem właśnie. Ale nic z tym nie robię! Coś się dziwnie czuję, to mam w dupie. Wujaszek nie myje paszek. Wujaszek nie goli paszek. Wujaszek. Wujaszek goli pasze. Będzie ciężko. Wujaszek nie goli pasze. Tak? To jest dobre. Nasza rada, niech jest dwóch. Dwóch jest. Tak? O! Leci. Co to było? Dobra, trzy, cztery. On mówi wolno, nie? Ja sobie, ale... Moja stara makapaka. Blisko? Błazen w ogóle nie pachnie? Coś takiego? Tak. O ciupinkę blisko. Błazen w ogóle nie pachnie. Adam bliżej niż trąba, no. To jest takie zło jedno. Dobra. Ale to nie zgadza żadnego, nie zgadza żadnego. A tak podobnie to brzmi. To jesteś blisko. Dobrze, za mnie miejscem, no ty masz lepiej. Masz lepsze miejsce do zadania. Lecimy, pokażemy. Dobra. Trzy, cztery. Jak rozmawiają z wodą. Kurde, nie mogę głośniej. Na końcu był pasat. Ale blisko. Blisko. Serio, stany ten lepiej słychać. A ja zaraz wiem pasdan. Albo pasat, albo fastan. Niech żyje pasdan. Niech żyje stary pasdan. Coś takiego. Lecimy. Trzy, cztery. Ale trudne to jest, ja słyszę stąd... Bujaszek! Bujaszek! O, dobrze! Dobrze! Jest Bujaszek pierwszy na pewno. Jest! Bujaszek nie zjada fistaszek! Dwa dobrze, dwa trąby naprawdę! Dwa dobrze, nie? Nie! Lepiej uważajcie, to będzie Bujaszek. Lepiej uważać, co się o Wujaszku mówi. Wujaszek i fistaszek się zgadza, tak? Nie no, Wujaszek nie goli paszek było. Nie myje! Czyli Wujaszek i nie. Nie goli paszek. No ale ciężkie. Ale Mati, jak się udało? Nie wiem, zrozumiałem Wujaszek, faktycznie, no. Ale on mówi faktycznie w miarę wyraźnie. Dobra, czyli co, no wibrosi wygrywają w takim razie, niestety. Patrz tam. Kubek czy butelkę? Kubek. Nie da się trafić. Jak się da? Nie da się trafić. Jeden nie udany strzał. Nie da się. Nieskarytowany. Zły kubek, ten kubek jest zły. Kamienie są w środku. Nie da się trafiać z tego. Masz mucha na oku. Czekam na wiatr dobry. Tylko, że ci mucha na oku. Trafił! Dobra, jadę do Mielca, Eluwa. Zobaczcie, jedziemy razem z Werą, ona jest za mną. Jedziemy na dwa auta do Mielca, dlatego że ja będę wracał wcześniej. Ja bardzo chciałbym się zobaczyć z jej rodzinką, bo już mnie dawno u nich nie było. I po prostu jedziemy na dwa auta, ona zostaje z Nadusią na rozpoczęcie roku szkolnego jutro. Ja niestety muszę wracać, mam dziarkę umówioną z trąbą. No więc tak to wygląda, ale polecimy sobie przynajmniej chociaż na chwilę. Zawsze to jest coś i spędzę z nimi jakoś czas, więc jedziemy na dwa auta, Vera jedzie za mną, po prostu nie. Nie wiem, czy ją teraz widać, ale... Widać ją. No i dojechaliśmy, jesteśmy na miejscu, idę się przywitać, idę trochę spędzić z nimi czasu i trochę pochillować.